Witam wszystkich bardzo gorąco w 18 odcinku w grze Cyberpunk 2077. Z tej strony GM4. Zaczynamy. Chciałem się tutaj udać do tego budynku Electric Corporation. Tutaj widziałem, można sobie wejść tędy przez ten rozwalony budynek, ale sobie jeszcze będziemy go dookoła. Użyj siły. Aha, miał 9 sił, mógł wtedy otworzyć, ale no nie mam takiej jeszcze tutaj. 7 siły. A ten tyk. Wtedy mogę po prostu sobie znaleźć technicznik i to otworzę. Tutaj dróg widzę jest całkiem sporo tak naprawdę. Pewnie jeszcze gdzieś tu są jakieś, ale tam by trzeba biegać naokoło, więc raczej nie będę tam zasuwał. A jeszcze tutaj jedno wejście, jak ktoś nie ma ani siły, ani tamtych umiejętności technicznych. Można sobie po prostu tędy wejść w ten sposób. Tylko że tu jest jasno, ale można też tak zrobić. Dobra, włazimy tutaj. Wszystko wniesione. O. Co znaczy prawie? Odsłuchamy ich. Skrzynię i wnoś. Mam przerwę. Dobra, przerwa się skończyła. Towar nie może leżeć na ulicy. Ja ci śpieszy, to sama zanieś. Ty chyba nie rozumiesz hierarchii. Ja tu jestem od 5 lat i mówię ci, że nie masz teraz przerwy. A ja tu jestem od 4 dni i właśnie postanowiłam, że odchodzę. Sobie wyłączmy tam może kamerę. Dobra, zobaczmy sobie może tą babką, ona stąd gdzieś powinna zaraz wyjść, nie wiem czy ją gdzieś... A, dobrze, to samochód. A, to jest ten. Ta babka, ona gdzieś, chyba ją zgubiłem, ale gdzieś sobie poszła. Dobra, co z nimi? Jakie mają siłę? Odepnę może zwarcie. No, dobrzeż. Że to mało odbiera życia, ale zawsze coś. Pokaż się! No! Pół życia, nawet powiem wam, nie jest tak źle. Słyszałam strzały. Żyjesz? Tak. Nie ma czasu na te schody. Dobra, jeszcze. Ona została, jedna jeszcze. Chociaż byli na żółto, więc nie wiem, czy to. Ja wskazywałem na to, że są moimi wrogami, czy też nie. O! Kurwa mać, nie umieraj! Coś jeszcze? Dobra, chyba wszyscy sobie pozbierajmy może z tym rzeczy. Dobra. Ciągle jestem przytrzymany, ale czemu? Aha, się palę. Tylko czemu się palę? Dobra, usłyszałem, przestałem. Dosyć mocno ta spluwa, ale ma mało amunicji, sobie musimy tak naprawdę zmienić szybko na pistolet. Tu mam klucz. O, widzę, nie mam na szybko podpiętego pistoletu. Co mi ta pałka w ogóle? Weźmy sobie... Ale nie chcę żadnej z tej broni. Czy muszę brać broń taką? O, sobie wybierzemy tutaj ten pistolet, bo on jest bardzo, bardzo mocny na Elizji. No skąd do mnie strzelają, no? Tamtąd nie. Chyba coś musiałem pominąć, bo co chwilę, o właśnie, takie coś, nie? I tutaj wtedy przygrzanie. Nie wiem skąd to się bierze w ogóle. Ściągnęłam plany, zaraz to pomogę. Szukaj zejścia na niższy poziom. Dobrze ci tak! A strzały w głowę są dużo lepsze niż strzelanie na oślep. Potem sobie tutaj podbieram może wszystko na razie tylko tak powierzchownie. Z
znalazłem zejście. Widzisz moją pozycję? Widzę. Zaraz tam będę. Zaczekaj na mnie na dole. Znowu obrywam, no. Och, nie wiem o co tu chodzi. Mogłaby być jakaś informacja, albo coś w tym stylu. Żeby się ugasić, może, nie wiem. Dobra, popłyniemy się do środka. Jestem. Musimy się dostać na poziom minus 2. Myślę, okay, że tam ją trzymają. Słyszysz to? No co? Znam tę bluzkę. Dobra, no widzę, zobaczmy zaraz tutaj jeszcze. Ktoś leży. Miarkowanie żywe, nie mogę tutaj, widzę. Tego w żaden sposób. Chyba ten obóz należy wyłączyć, ale to nam nic nie daje, i tak to jest wyłączone. W takim razie idziemy tutaj z Judy, tam gdzie nas prowadzi tutaj. Nic tutaj nie ma. Uważaj, bo coś usłyszeli. Posypiemy RTL-a i pogasi się zbyt. RTL-a? Erytrytol. Takie słodkie gówno. Ten twój RTL. Nie zaszkodzić płynom? Jak zaszkodzi, to więcej od nas nie kupią. Ty się orientujesz w ogóle, co my tutaj wytwarzamy? Propylmetonina daje takie haluny, że dorośli ludzie robią pod siebie ze strachu. Myślisz, że zaszkodzi im trochę syntetycznego cukru? Nie rozumiem, po co oni to biorą. Tego nikt nie bierze z własnej woli, chyba że kompletny pojeb. To kto to kupuje? Korporacje. Chyba i tak będzie walka nieunikniona, ale na wszelki wypadek postaram się tu podejść i zobaczyć. Zobaczą nas, chowaj się! Ale już nic nie robią, no to co mamy zrobić? Musimy przejść tam, widzę. I po prostu zabiłbym ich. Wydaje mi się, że on będzie bardziej niebezpieczny. Czyli mogę to sprawdzić, nie? Ty na trzy wioski da na przestępstwo. A ona jest... w ogóle nie jest napisane. Czy teraz on pójdzie w jakikolwiek sposób? Dobra, zróbmy może w ten sposób. Uważaj! Nie żyje! A i tak! Nic z tego nie wyszło. Z maczetą wyskoczył. Odbieramy rzeczy wszystkie. Coś jeszcze jest. Strasznie dużo takie zbieraniny w tej grze. Wolam, żeby było troszeczkę mniej tego. Paliniki chyba nie mogę wziąć. Komputer mógł się na niego włamać? Ach, znowu ten kod, którego dalej nie rozumiem. Nie. Mam 3 z 1C. BD55. No to wszystkie tak mają. I powodzenie od razu. Dobra, nie wiem jak to działa. Lokalna sieć. Co tam się dzieje? A, spokój na razie. A niech zobaczą, ja chcę się postarać trochę, spokojnie, Judy. Ach, ta broń robi naprawdę robotę.
Dobra, idziemy tędy. O, nie mogę tyle, zobaczcie. Nikogo nie ma. Dobra, parę strzał w głowę i to tutaj w zasadzie robi robotę, tylko trzeba trafić. Jestem przeciężony. Dobra, chwila, muszę sobie parę rzeczy z ekwipunku przerobić. Zmontowałem większość broni, które są nieużywane przeze mnie. Co, Rambo jakiś? A my nadal stoimy. Dobra, dostałem jakąś wiedzę, umiejętność, więc zmniejszał już o 10%, bardzo fajnie. Uuu, a jak słaby. No ja pierdolę! O nie. I przeczytajmy tę wiadomość, strasznie długa. Czy to zasób jakiś? No tak, mogę tam się pozbyć ciała, widzę. Ale to nie gramy raczej skradankowo, tylko bijemy się otwarcie. O, Johnny, cześć. Kajdanki, klasyk. Tak. I to są te kajdanki, widzę, no to zabieramy. Są plastikowe atrapy do zabawy. To jest stal. Nawet jeśli ludzie przychodzą tu z własnej woli robić karierę filmową, to nie decydują o tym, kiedy wyjdą. Nie mam się podział. Dobra. I tak, tutaj chyba przytrzymywali tam tych, nie wiem, więźniów seksualnych, tak to można nazwać? Drabinka na górę, do której nie mogę skoczyć, widzę po niej. Dobra, coś tu jeszcze jest? To jest ta pizza. Tanie jedzenie niskiej jakości. Tu jeszcze jest, czy musimy już wracać? Chyba musimy przeprowadzić Judy przez podziemny kompleks. Czyli jeszcze gdzieś dalej musimy się udać. Jeszcze widzę niżej. W takim razie idziemy. Otwieraj to. Dobra. Chodź Judy. Jest pomieszczenie techniczne. Zobaczę, co mi się uda stamtąd zdziałać. No to właśnie. Tutaj jest jakiś, też widzę sprzęt. Bo potrzeba 20 zdolności technicznych, żeby to tworzyć. Dobra, ludzie się tutaj tym zajmie, a my idziemy chyba dalej z tego, co mi się wydaje, tak? Witam ciebie. Dobra, mi się pali. O, przegrzanie. Znowu coś takie, co się to przegrzanie się zrobiło. Nie wiem skąd, czy on mi podpalił teraz? Być może on. Ktoś tu jeszcze jest ze szynganem, z tego co mi się wydaje. Tu leży. Ale to chyba nie jest nasza... Nie, to Kamila jest miąchy. A, znowu się palę, widzę. Żałosne. Czy jeszcze ciekawego jest? Tutaj coś leży jeszcze, jakieś śmieci.
tutaj cały czas był ten, kurczę, butla z gazem. Spokojnie, najpierw muszę was ograć ze wszystkiego. Dobra. Chyba większość tutaj wzięta, ale pewnie coś jeszcze się by znalazło. O góry chyba tam coś jest, kamera. Wychyl się tylko. To się koniecznie chcą wychylać, widzę. O, teraz się wychylił. A zmienił swoje miejsce na tutaj może. O, granat poleciał, widzę. Tutaj w tej grze granaty są... Wow, prawie umarłem. Nie, jednak umarłem całkowicie. No, wygląda na to, że udało mi się te wszystkie już chyba pokonać. Przynajmniej na tym, w tym miejscu, w którym byłem ostatnio. Teraz wygląda na to, że musimy wejść też na górę jeszcze. Tutaj jeszcze nie byliśmy, więc my wejdźmy może. Kamera gdzieś tutaj jest, widzę, ale... Nie wiem, chyba było... Aha, tutaj jest. Już zniszczmy ją. Jest chyba serwerownia jakaś. Kto mnie strzelał teraz? Ktoś tutaj musiał być chyba. Z nim rozprawmy może. Co wam pierdalacie, spiąć dupy! Bo pode mną jest. Po takim dosyć, że tak powiem, trzemordach by było tu obok. Co my tu mamy ciekawego? No dobra, zróbmy to. Zdalne przejęcie. Ktoś tutaj na dole jest. Pod nami zdaje się. Czemu nam to wskaże tutaj iść? Tutaj jeszcze... Tutaj żeśmy byli. Tędy nie przejdę. Dobra, wracam w takim razie tutaj. Sobie zobaczmy może te drzwi, bo tutaj żeśmy jeszcze nie byli. A, tutaj widzę, mam teraz się włączyło. Gdzie jesteś? Chyba blisko studia. Coś ci się udało osiągnąć? Odblokowałam windę. Będzie nam łatwiej się stąd wydostać. Nie patyczkujesz się z nimi. Poczekaj na mnie moment. Co to jest? Dobra, kolejna wiadomość, ale zobacz, kto to jest. Czy to jest Evelyn? Ale chyba nie. Nie mogę sprawdzić, tu jest jakieś dwójka, widzę jakichś ludzi. Ale zajęci braindance'em to nie będę im przeszkadzał. Widzimy mnie wszystko. Oj, no nie mają chyba gdzieś to w ogóle, że tutaj go okradamy. Niech se będą. My lecimy w takim razie dalej. No jest. Tutaj Judy. O kurwa. Gdzie jeśli jest? Teraz nagrywa, to możesz i zrobić krzywdę. Poczekaj, aż przerwę połączenie. Okej. Okay. Ja nikogo nie widzę. Widzę naszego... Tutaj siedzi z boku. Ewelina to jest... Johnny Silverhand. Brak przynależności. Dobra, czekamy sobie. Chwyć go i powiedz mi, kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie ja odłączę z tej strony. A ty co myślisz? Co mam teraz zrobić? To po co przyszedłeś? Pytaj ją. Jest nieprzytomna. Albo udaje. Nie sądzę. Kogo mam chwycić? Ją? Chwyć za kabel. Gdzie jest ten kabel? Chwyć za kabel. Jestem gotowy. Dobra. Jestem gotowy.
On nieźle bita, widzę. Powiem kiedy. Ja też. Dobra. Teraz. Gotowe. Dobra, chyba udało się wyjąć w czas. Idealnie. Evelyn, słyszysz mnie? Mogę bardziej ruszyć kamerą? Co jej jest? Nie wiem. Myślę, że jest w ciężkim szoku. Myślisz, że możemy ją ruszyć? Nie ma wstrząsu mózgu, uszkodzenia kręgosłupa? Nie widać żadnych ran. No jak to nie, ja widzę. Nie mamy wyjścia, Vi. Hej, Evelyn. Musisz mi powiedzieć, kto zlecił akcję. Vi, serio, musisz teraz? No musiałem, no. To tylko dla was. Zabierzmy ją stąd. Dobra, bierzemy ją. To jak najszybciej. Którędy? Odcięłam drzwi i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy. Dobra, ja nie mogę niestety biec ani strzelać, bo niosę chyba ją. Chociaż no teraz tego nie widzę. Pamiętacie, w którejś pierwszej misji było tak, że też trzeba jakieś ciało wynieść na balkon? I tam było właśnie widać wtedy to ciało, a teraz nie widać. O. O co tu chodzi? Boisz się o swoje różowe płucka? To jest teraz dla ciebie kluczowe? O co tu chodzi? Papierosy śmierdzą. I są dla pozoru. Gadaj co chcesz, tylko zapal. Nie. Kurwa, gdzie ja trafiłem? Wchodzimy? Dajmy im trochę czasu. Wiedziałeś, w jakim była stanie. Wiesz, gdyby to ode mnie zależało, to przesłuchalibyśmy ją już tam na miejscu. Oj, Johnny, Johnny. Ale to nie zależy od ciebie. Idziemy. Dobra, wchodzimy w takim razie. Aj, kurwa. Uszkodzenie czy purelik? Oj, Johnny, Johnny, co ty nam robisz? Myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Jak się czuję? No jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko, co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Teraz jest w jakimś transie, jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. To my domyślam się, że w takim razie też z nią nie porozmawiamy. Nie chciałam jej grzebać w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. Dobra, nie będziemy tak w takim razie o to pytać, bo będzie raczej też odpowiedź negatywna, więc pytam się od razu, dlaczego jesteś na nią zła. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej chipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindance, które znalazłam. Ile udało ci się zgrać tych braindance'ów? 2, z czego jeden jest niezrozumiały. Reszta nagrań była w podobnym stanie co Evelyn. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Okej. Okay. No to dobra, to sobie może je zobaczmy. Okej, okay, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, Vi. Ale widzę, że tutaj Johnny nalega, żebym właśnie z nim porozmawiał. Przy łóżku opcjonalne. Dobra, to usiądźmy przy tym łóżku.
potrzebujesz czegoś. Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Co to tutaj? Ta ręka z prawej strony na środku ekranu. Dobra, wygląda na to, że chyba z nią za bardzo nie pogadamy, ale jeszcze może przypytajmy. Wiem, że to zły moment, ale muszę zapytać. Wiesz, jak można usunąć biochip? Znasz kogoś, kto potrafi to zrobić? Chyba nic więcej to... Słuchaj. No nie da, spróbuję jeszcze im dotknąć rzeczywiście. Sprawa. Jeśli czegoś z tym nie zrobię, i to szybko, to umrę. No dobra, faktycznie tracimy tylko czas. No dobra, ale spróbuję jeszcze im dotknąć. Wydaje mi się, że chyba nas trochę niżej, a on tutaj... Gładko to rozgrywasz. Dobra, idziemy stąd. Nic o niej chyba się nie dowiemy, niestety. Dawaj. Dobra, co tu jeszcze ciekawego? O. Zabieramy. Edytor bólu, wskaźnik śmiertelności. Co to jest? To może być ciekawe. To przeczytam później. Dobra. W razie, co tu jeszcze można je zwędzić? Kolejne jakieś widzę czytanki. Zielona śmierć. Jeszcze jedna. Dużo tego widzę. Dobra, w takim razie idziemy tutaj. Siadaj. I tutaj rozumiem, będziemy mogli sobie już wejść do tego Braindance'a. Ale to sobie zobaczymy w odcinku następnym. A tymczasem się z wami już żegnam. Także dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.